Bardzo dziękuję. Dzisiaj jest 15 listopada. Tak jak co roku przygotowaliśmy projekt budżetu i chcielibyśmy zapoznać Państwa z założeniami tego projektu budżetu miasta na rok 2022. Przypomnę, że uchwała budżetowa to jest jedna z najważniejszych, czy najważniejsza uchwała, którą będą podejmowali radni jeszcze w tym roku, a to wyznacza kierunki rozwoju miasta w kolejnym roku, ale też i w kolejnych latach, ponieważ wieloletnia prognoza finansowa jest elementem całej tutaj planowania finansowego miasta. Zaczniemy od takich założeń, dwa slajdy dosłownie wprowadzające. Co jest podstawą do tworzenia projektu budżetu i WPF-ki na kolejne lata? Są to trzy akty prawne: ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o samorządzie powiatowym. W oparciu o te akty prawne został właśnie przygotowany projekt budżetu miasta na rok kolejny. Jakie są podstawowe założenia, które zostały przyjęte w tym projekcie? Przewidywany wskaźnik inflacji to jest 3,3% według wskaźnika Ministerstwa Finansów. Już dzisiaj wiemy, że ten wskaźnik inflacji jest zdecydowanie wyższy. Dalej, przewidywana dynamika PKB na poziomie 4,6%, to również założenia Ministerstwa Finansów. Wpływy z tytułu udziału w podatku PIT i CIT według prognozy Ministerstwa Finansów. Subwencje według wstępnych wielkości podanych też przez ministra finansów. Dotacje według wstępnych wielkości podanych przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. Wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2022 do kwoty 3010 zł i minimalna stawka godzinowa 19,70 groszy. I przejdźmy teraz już konkretnie do założeń, które zostały przyjęte w budżecie dla miasta Grudziądza. Dochody ogółem zostały zaprognozowane na poziomie ponad 720 milionów złotych. W tym dochody tak zwane bieżące na poziomie ponad 593 miliony złotych. Dochody majątkowe ponad 127 milionów złotych. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, to jest rekordowy poziom wydatków majątkowych. O tym za chwilę jeszcze będę mówił w dalszej części prezentacji. To oznacza, że budżet jest bardzo proinwestycyjny. Dalej, wydatki ogółem na poziomie prawie 746 milionów złotych, w tym tak zwane wydatki bieżące ponad 566 milionów złotych, wydatki majątkowe, no właśnie to są te inwestycje, ponad 179 milionów złotych i tak zwana nadwyżka operacyjna, która tutaj jest różnicą pomiędzy wydatkami a dochodami, to jest ponad 27 milionów złotych. Deficyt majątkowy to jest około 25 milionów złotych. Przejdźmy dalej. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewne parametry, na pewną dynamikę porównawczą ostatnich 5 lat. Chciałbym zwrócić uwagę na poziom właśnie wydatków majątkowych. Proszę zobaczyć, wydatki majątkowe na koniec roku 2018 były na poziomie nieco ponad 50 milionów złotych, niespełna 51 milionów złotych. W kolejnych latach to wzrastało. W roku 2019 ponad 74 miliony złotych, później 58. W roku bieżącym to jest ponad 118 milionów złotych, a w roku kolejnym, czyli 2022, aż ponad 179 milionów złotych. Jeszcze raz powtórzę, to świadczy o tym, że ten budżet ma charakter proinwestycyjny. Jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu w ogóle dochodów ogółem, to tutaj też ta tabela to dobrze obrazuje. Od roku 2018, kiedy to było na poziomie ponad 570 milionów złotych, w tym roku jest to 688 milionów złotych, nieco ponad, a to co jest planowane na rok 2022 to jest
ponad 720 milionów złotych. Jeżeli chodzi o kwotę długu, ona też się kształtuje tutaj, ona wzrasta w poszczególnych latach. Od roku 2018 to jest ponad 164 miliony złotych. W tym roku po wyemitowaniu obligacji to jest ponad 208 milionów złotych, a w kolejnym roku, co już było zapisane w wieloletniej prognozie finansowej, kolejna emisja obligacji i wzrost planowanego długu do 229 milionów złotych. Ale co jest bardzo istotne, proszę zobaczyć, udział kwoty długu w kwocie dochodów ogółem, on się kształtuje na bardzo bezpiecznym poziomie, około 30%. W 2018 roku było to ponad 28%, prawie 29%. W roku 2019 prawie 23%, w tym roku około ponad 30%, w roku 2020 też około 30%, w roku 2022 to jest około niespełna 32%. W porównaniu z miastami, innymi miastami o tym samej wielkości czy dynamice rozwoju, jest to bardzo bezpieczny poziom. Kolejna, myślę, bardzo ciekawe zestawienie pokazujące, skąd biorą się dochody w naszym budżecie. To są dochody podatkowe, udziałów w podatkach z budżetu państwa. I proszę zobaczyć, planowany udział w tak zwanym podatku PIT i CIT wynosi w roku 2022 nieco ponad 106 milionów złotych. W stosunku do bieżącego roku jest to spadek do 97,2%. Ale proszę zobaczyć, poziom dochodów z tego tytułu, z tego źródła w roku 2022 jest niższy niż wykonanie w 2019 roku. To pokazuje przy jednocześnie bardzo dużym poziomie inflacji, który jest wzrastający. Co oznacza, że tak naprawdę dochody z tego tytułu spadają. Spadają i to jest dosyć znaczny spadek. Kolejna, myślę, też bardzo taka poglądowa informacja, na co głównie idą wydatki tak zwane bieżące z naszego budżetu. I proszę zobaczyć, 42% wydatków bieżących to jest ponad 238 milionów złotych, to jest oświata i edukacja. Potężna pozycja wydatkowa. Dalej, polityka społeczna to jest ponad 161 milionów złotych. To jest 28,4%. Łącznie te dwie pozycje, czyli oświata i edukacja oraz polityka społeczna, w wydatkach bieżących stanowią ponad 70% w budżecie miasta. Są to tak zwane wydatki, można powiedzieć, sztywne, tak, na które nie mamy za bardzo wpływu na poziom tych wydatków, ponieważ nasza tutaj elastyczność jest bardzo mocno ograniczona. Kolejne pozycje to właśnie gospodarka, infrastruktura komunalna, ponad 13%, no i tak jak Państwo widzicie, kolejne pozycje. Na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? Obsługa długu publicznego, w tym poręczenia, to jest zaledwie 1% wydatków bieżących. Co jeszcze raz pokazuje, że poziom długu naszego miasta jest poziomem bardzo bezpiecznym. Kolejne rozwinięcie tej wcześniejszego slajdu. Proszę zobaczyć, ile miasto z tak zwanych dochodów własnych dokłada do poszczególnych pozycji. Znaczy mówię tutaj o oświacie, edukacji, o organizacji komunikacji miejskiej, ale proszę zwrócić uwagę na tą pierwszą pozycję. Łącznie subwencja oświatowa w przyszłym roku będzie pokrywała niespełna 70% wydatków na edukację i oświatę. Z naszych dochodów własnych będziemy musieli przeznaczyć ponad 65 milionów złotych. W przypadku komunikacji to też tutaj dochody własne stanowią ponad 70%
czyli ponad 22 miliony dokładamy też z dochodów własnych do funkcjonowania komunikacji miejskiej. Zaledwie 26% to są wpływy ze sprzedaży biletów. Polityka społeczna, tutaj dokładamy około 42% i jeszcze bardzo ważna jedna pozycja, gospodarka odpadami. Zaplanowaliśmy dołożenie do gospodarki, do odpadów 1 200 000, co stanowi 5%, i tutaj chciałbym jasno powiedzieć, że absolutnie nie planujemy wzrostu stawek za wywóz odpadów. Właśnie to zmiana prawa, która zaszła w tym roku, pozwala nam dołożyć do polityki odpadowej i to zostało już zaplanowane w budżecie na rok 2022. Jesteśmy po wszystkich przetargach, więc wiemy mniej więcej, jaka to będzie kwota zgodnie z tymi przyjętymi założeniami. Kolejne, przejdźmy teraz do wydatków majątkowych, a więc tych inwestycyjnych. Łącznie to jest ponad 179 milionów złotych. Tu jeszcze raz chciałem podkreślić, to jest rekordowy poziom wydatków majątkowych w ostatnich latach. Takiego poziomu inwestycji Grudziądz nie miał od wielu, wielu lat. W tym są zadania wieloletnie na poziomie prawie 170 milionów złotych, z czego z dofinansowania unijnego to jest ponad 112 milionów złotych. W tym wkłady własne i dokapitalizowanie GIM-u, który też jest zadaniem wieloletnim, to jest ponad 56 milionów złotych. Jeżeli chodzi o zadania roczne, to jest GPO, dokapitalizowanie spółek sportowych i zadania pozostałe. Za chwilę o tym będę mówił w dalszej części. Jakie to są główne przedsięwzięcia? To są te, które jakby są wieloletnie, Państwo je znacie, ale dla uporządkowania, dla przypomnienia, to oczywiście przebudowa infrastruktury tramwajowej. To jest w przyszłym roku, planujemy tutaj ponad 92 miliony wydatków. Przebudowa ulicy Chełmińskiej, co oczywiście jest połączone z budową sieci tramwajowej, ale jest to oddzielny projekt, to jest ponad 9 milionów złotych. Dostosowanie spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury, to jest dokończenie Muzeum FLIS, ponad prawie 3 miliony złotych. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza na cele społeczne, mówimy tutaj o spichlerzu numer 57, ponad 5 milionów złotych. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad jeziorem Tarkno, to jest dokończenie też projektu, kwota nieco prawie 250 tysięcy złotych. Dalej dokapitalizowanie spółek, to o czym była mowa już wcześniej, objęcie dodatkowych udziałów w GIM-ie. De facto jest to dołożenie środków do funkcjonowania szpitala. Ja przypomnę, że w latach poprzednich szpital został w jakimś sensie, ten dług został przejęty właśnie przez spółkę GIM. Miasto od wielu lat dokapitalizowuje tę spółkę. Co może chwilę przyjdzie. Czyli jesteśmy na dokapitalizowaniu naszych spółek komunalnych, gdzie mamy zaplanowane dokapitalizowanie GIM-u na poziomie 12 milionów złotych. Dalej dokapitalizowanie spółek sportowych, czyli Olimpii SA na poziomie 1,5 miliona złotych i GKM OSA na poziomie 2 milionów złotych. Łącznie dokapitalizowanie spółek komunalnych zaplanowano na poziomie 15,5 miliona złotych. Przejdźmy teraz do omówienia konkretnych inwestycji, które zostały ujęte w budżecie. Zacznę od tych inwestycji, które są kontynuowane, które są wieloletnie. Oczywiście największa nasza inwestycja, przebudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem 4 wozów tramwajowych. One już powinny się pojawić w przyszłym roku. Przebudowa ulicy Chełmińskiej, to co mówiłem, to jest niezależny projekt, niemniej integralnie połączony z przebudową sieci tramwajowej. Dalej budowa łącznika Warińskiego z Rapackiego i Dworcową, to co już się toczy, to jest dokończenie tej inwestycji. Zaplanowano w przyszłym roku kwotę 3,3 miliona złotych. Budowa ronda o zbiegu Warińskiego z nowo budowaną drogą. No w tym sensie jest kontynuacja, że w tej chwili przygotowaliśmy dokumentację techniczną, a w przyszłym roku rozpocznie się budowa tego ronda do łącznika. Dalej przebudowa ulicy Południowej. To się też już toczy. Uzyskaliśmy dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych, niestety tylko na poziomie 600 tysięcy, ponieważ byliśmy na liście rezerwowej, no ale dobre i to, że te środki do nas spłyną. Budowa ulicy Zaleśnej, to w pewnym sensie połączone jest z modernizacją ulicy Południowej. Jest już też rozstrzygnięty przetarg, wyłoniony wykonawca, ta inwestycja ruszy. Budowa ulicy Północnej, to też się toczy. Właściwie w przyszłym roku będzie tylko rozliczenie tej inwestycji. Mam nadzieję, że ona się skończy na przełomie roku, najpóźniej w pierwszym kwartale. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. To jest 750 tysięcy złotych. Dalej, nowe inwestycje drogowe. I tutaj mamy tak, budowa układu drogowego na osiedlu Żoniec. To jest ta inwestycja, na którą dostaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu. W przyszłym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie prawie 15 milionów złotych. W przyszłym roku planowane jest wydatkowanie kwoty prawie 9 milionów złotych. Ta inwestycja podzielona jest na 2 lata. Dalej, przebudowa ulicy Ruchniewicza. Właściwie w tej chwili trwa postępowanie przetargowe. W tej chwili, o ile dobrze pamiętam, otwarcie kopert z ofertami będzie pod koniec miesiąca. No i chcielibyśmy ruszyć z tą inwestycją też na przełomie roku. Jest to pierwszy etap modernizacji dróg na osiedlu Kunterszyn, od dawna wyczekiwany. Zaplanowano na przebudowę ulicy Ruchniewicza kwotę w przyszłym roku 5 milionów złotych. Dalej, przebudowa ulicy Kościuszki, wyczekiwana od wielu lat modernizacja tej ulicy. Tak jak Państwo wiecie, przygotowaliśmy dokumentację, ta dokumentacja będzie gotowa pod koniec roku, a w przyszłym roku ruszą już tam prace drogowe. Dalej, przebudowa ulicy Miłoleśnej na fragmencie od nowo powstałego ronda do ronda na lotnisku. Będzie tam zaplanowana jest zmiana nawierzchni, nakładka po prostu zrobiona na nawierzchnię istniejącą. Spodziewamy się, że dzięki budowie tego łącznika ulicy Południowej zdecydowanie wzrośnie ruch na ulicy Miłoleśnej. Ona jest w złym stanie technicznym, w związku z tym właśnie tam planowana jest ta modernizacja. Kolejna inwestycja, bardzo wyczekiwana, bardzo ważna, to jest przebudowa, modernizacja ulicy Rybackiej. Również zaplanowana na 2 lata. Też kończymy dokumentację, aktualizację tej dokumentacji. W przyszłym roku zaplanowane są 2 miliony złotych. Kolejna modernizacja to jest ulica Dębowa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Inwestycja też wyczekiwana od lat. Ja pamiętam jeszcze, kiedy byłem radnym, wielokrotnie jeszcze radni poprzednich kadencji zgłaszali budowę i chodnika, i oświetlenia, i właśnie bezpiecznego ścieżki rowerowej. To jest dojście takie zbiorcze z ulic, z Owczarek do prowadzące w dalszym ciągu do szkoły. Dlatego to dojście bezpieczne jest bardzo, bardzo ważne i ta ulica już ma też gotową dokumentację, więc będą mogły ruszyć prace budowlane. Dalej, przebudowa ulicy Dywizjonu 303 od Kustronia do Polskich Skrzydeł. Zaplanowana jest 1,5 miliona złotych. Kolejna ważna inwestycja, przebudowa ulicy Kosynierów Gdyńskich od ulicy Wybickiego do ulicy Sienkiewicza wraz z dojazdem do przedszkola w Śródmieście. Państwo doskonale wiecie, praktycznie przedszkole w Śródmieście jest odcięte w tej chwili od dojazdu. Jest wjazd przez pierwsze liceum ogólnokształcące. Przebudowując ulicę Kosynierów, modernizując ją, także pomyśleliśmy o dojeździe bezpiecznym, też z punktu widzenia różnych względów pożarowych, chociażby do tego przedszkola. Dalej, modernizacja pętli autobusowej na osiedlu Niszek. To już też zostało wprowadzone do budżetu, do WPF-ki. Już na poprzednich sesjach, teraz jest to w budżecie miasta na rok 2022. Niebawem wyłonimy też wykonawcę na tą inwestycję. Kolejne inwestycje. Jesteśmy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. To jest też bardzo ważne, ponieważ myślę, że dość skutecznie zabiegamy o środki zewnętrzne z różnych programów rządowych, ale też chcemy być przygotowani do nowej perspektywy, jeżeli chodzi o
pozyskiwanie środków ze źródeł marszałkowskich, dlatego musimy tworzyć dokumentację. I tutaj mamy tak, budowa drogi rowerowej wzdłuż Rapackiego, ulicy Królewskiej, budowa łącznika karabinierów z Łyskowskiego. Te dokumentacje już się tworzą, to jest ta łącznica, która ma prowadzić do nowej hali targowej. Za chwilę o tym też powiem, ale też i do nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej. Dalej budowa pętli autobusowej przy Konstytucji 3 maja. To jest połączone z tą dużą inwestycją, która będzie dofinansowana z Polskiego Ładu. Przebudowa tak zwanej drogi serwisowej wzdłuż Alei 23 stycznia. Tutaj powstaje też, jeszcze nie powstaje, ale chcielibyśmy, żeby powstała stosowna dokumentacja. Jest to związane też z budową inkubatora przedsiębiorczości, jak i też planami inwestycyjnymi MPGN-u, które dotyczą modernizacji budynków położonych właśnie przy tej drodze, nazwijmy to, serwisowej. Dalej przebudowa ulicy Groblowej i Małogroblowej, aktualizacja dokumentacji, przebudowa ulicy Lipowej wraz z budową ronda z ulicą Paderewskiego, aktualizacja dokumentacji, budowa drogi łączącej Centrum Kultury Teatr z ulicą Moniuszki. To jest taki newralgiczny dojazd, szczególnie w czasie różnego rodzaju imprez, które odbywają się w Centrum Kultury Teatr. Dzisiaj tam praktycznie bardzo trudno się tą drogą poruszać. Dalej budowa ulicy Stokonkowej od Miłoleśnej do Rydgiera. To jest dalszy etap aktualizacji dokumentacji w kierunku szpitala, czyli tej pętli, gdzie dzisiaj już, jak Państwo zobaczycie, to rondo, które powstało na Miłoleśnej, on ma już jeden taki wylot, powiedzmy dzisiaj w pole, ale to jest, tam jest przewidziana dalsza kontynuacja tej inwestycji. Dalej, kolejne dokumentacje, przebudowa ulic Starego Miasta, to te, które zostały nam jeszcze do przebudowania, czyli ulica Szkolna, Nowa, Poprzeczna, Mickiewicza, Wieżowa, Starorynkowa, przebudowa ulic na osiedlu domów jednorodzinnych, na osiedlu tutaj między Rządem a Szczemięcinem, Szarych Szeregów, Okulickiego, Grota Roweckiego. Dalej przebudowa, dokumentacja przebudowy ulic w Miszku, Jacka Malczewskiego, Jeziorna wraz ścieżką rowerową 60 tysięcy, przebudowa ulicy Sportowców, dokumentacja 60 tysięcy, przebudowa ulicy Łęgi na odcinku od Konstytucji 3 maja do Jana 3 Sobieskiego 50 tysięcy, przebudowa ulic na osiedlu Chełmińskim, Wawrzyniaka, Tetmajera 40 tysięcy, to są tak zwane kocie łby, jedyne chyba ulice, które są w takim standardzie na tym osiedlu. Dalej przebudowa ulic Wyspiańskiego, Asnyka, Orzeszkowej, Wągla, Baczyńskiego, to są też ulice na osiedlu Szczemięcin. Rozbudowa ulicy Mieszka i Zawiszy Czarnego, tworzymy dokumentację, to jest strategiczna ulica, która połączy pętlę w Tarpnie z Nową Wsią, też udrożni tam dojazd z gminy Grudziądz, ale też i poprawi dostępność do budynków, do osiedla na ulicy Mieszka, gdzie to osiedle bardzo mocno w ostatnich latach się rozbudowało. Dalej, budowa, tutaj mamy ujęte też projekty, które są w ramach GDO, które są wprowadzone do budżetu miasta. Może szybko powiem o nich, nie ma tutaj wszystkich, bo ich jest bardzo dużo, ale to są te większe projekty, czyli budowa chodnika wzdłuż Dębowej, dalej modernizacja chodnika przy ulicy Chełmińskiej, budowa łącznika przy Brygno Marszesz z czarną drogą, budowa chodnika wzdłuż ulicy Waryjskiego, to jest bardzo ważne, bo tam też powstało nowe osiedle, jest bardzo uczęszczane. W zeszłym roku, czy w tym roku powstało oświetlenie tego fragmentu, a w tej chwili w GDO rzeczywiście mieszkańcy zmobilizowali się i przeszedł projekt budowy chodnika. Dalej budowa ścieżki rowerowej prowadzącej na Błonia, Nadwiślańskie wraz z plażą. Dalej modernizacja chodnika przy pawilonie przy ulicy Łęgi, modernizacja chodnika na ulicy Libelta i to jest w ramach GPO. Planujemy także ujęcie w przyszłorocznym budżecie zakupu nowych wiatr przystankowych. W tym roku też taki zakup już czynimy. To będą już nowoczesne wiaty z tablicami reklamowymi,
tak jak już teraz znajdują się w miejscach, gdzie jest modernizowane jest ulice. Dalej, inne inwestycje niż tylko drogowe. To jest na Starówce adaptacja spichlerza, to o czym mówiliśmy, spichlerz 57. Dalej dokończenie spichlerza pod Muzeum Fris 2,8 miliona złotych. Zbudowanie, może drobna inwestycja, ale ważna, na ulicy Spiszowej. Zbudowanie takiego muru ozdobnego dla pojemników na odpady, tak aby to było takie godne miejsce, bo w tej chwili wychodząc z Muzeum Fris wchodzimy na pojemniki de facto, a no, to nie dodaje prestiżu temu miejscu. W związku z tym przygotowany już jest projekt i w przyszłym roku chcielibyśmy taki mur ozdobny, oczywiście uzgodniony z konserwatorem zabytków, to już następne uzgodnienia są, wybudować. Dalej, pozostałe inwestycje. Budowa nędfnika. Tak jak Państwo wiecie, zaplanowane zostały środki na przygotowanie dokumentacji. W tej chwili ponownie, niestety, musieliśmy ponowić procedurę przetargową i mam nadzieję, że uda nam się wyłonić wykonawcę i ta dokumentacja powstanie do końca marca przyszłego roku. W związku z tym zaplanowaliśmy na budowę Delfinka w przyszłorocznym budżecie 2,5 miliona złotych, w kolejnym roku 10 milionów złotych. Mamy nadzieję, że 12 milionów plus dokumentacja, to łącznie 13 milionów złotych na tą nową, pozwoli nam wybudować taką pływalnię przeszkolną. Dalej adaptacja Willi Victoriusa na potrzeby liceum plastycznego. Zaplanowaliśmy 1 milion złotych. W tej chwili trwa tworzenie dokumentacji uzgadnianej też z konserwatorem zabytków. Chcielibyśmy zabezpieczyć przynajmniej ten obiekt, ale też będziemy zabiegać o środki zewnętrzne na modernizację czy rewitalizację tego obiektu. Trwa wyłanianie projektanta, nie jest tak łatwo, to jest bardzo specyficzna dokumentacja na wykonanie dokumentacji projektowej i modernizację planetarium i obserwatorium astronomicznego wraz z dostępnością dla osób niepełnosprawnych, instalacją windy, wzmocnieniem dachu, wymianą kopu i to jest też zabezpieczone, jeżeli chodzi o dokumentację. Dalej modernizacja infrastruktury edukacyjnej, chociażby w zespole szkół technicznych, ponad 570 tysięcy złotych. Modernizacja elewacji budynku drugiego LO, to jest przesunięte zadanie, rozliczenie zadania z tego roku, ponad 400 tysięcy złotych. Nowe zadanie, modernizacja sali gimnastycznej w trzecim LO, 100 tysięcy złotych. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw, rozumiem, z siłownią na powietrzną, to jest w ramach GBO w Szkole Podstawowej numer 3. Mamy jeszcze tutaj dwa projekty GBO w Szkole Podstawowej numer 20 i w Szkole Podstawowej numer 13. Kolejne inwestycje to jest utworzenie wybiegu dla psów. To jest błąd na tej prezentacji, o ile pamiętam, to jest 100 tysięcy złotych. Czeski błąd, dwie pozycje się chyba zbiły. To też taka drobna inwestycja, ale bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Modernizacja schodów terenowych biegnących z góry zamkowej. Od dawna wyczekiwana inwestycja, niestety nie udało mi się wcześniej zrealizować. Mieliśmy postępowanie przetargowe, ale kwota zabezpieczona w budżecie była zbyt niska. W związku z tym w tym projekcie jest to ponad 730 tysięcy złotych. Dalej budowa slipu, to też wyczekiwana inwestycja i tu jest zabezpieczone 600 tysięcy złotych. Myślę, że uda się tą inwestycję w końcu wykonać. Mamy już dokumentację, wszystkie zgody takie prawne i wodne, więc to jest już to taka bardzo pracochłonna i długotrwała część projektowa została zakończona. Dalej, wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Tarkno. To też jest inwestycja, która została wprowadzona w tym roku, będzie rozliczona w kolejnym. Chodzi o dokumentację.
Kolejne inwestycje to jest dostawa tak zwanych band absorpcyjnych na stadionie Rzeszowym, ponad 500 000 zł. Wdrożenie bardzo ważne elektronicznej karty miejskiej, chodzi tutaj o, zaczniemy od biletu elektronicznego, ale bilet elektroniczny ma mieć formę karty miejskiej, która będzie miała wiele innych funkcji, nie tylko bilet na komunikację miejską, ale też i inne funkcje, chociażby dostępność do środków kultury, do biblioteki i wiele, wiele jeszcze innych. Dalej budowa, jeżeli chodzi o kolejne inwestycje, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza, 200 000 zł, wykonanie dokumentacji, budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Owczarkach, 150 000 zł. Kolejne ważne inwestycje, które zostały ujęte, to jest dokumentacja hali targowej na ulicy Łyskowskiego. W tej chwili już mamy zebrany jakby układ funkcjonalny oczekiwań handlowców. Myślę, że też tą inwestycję złożymy jako propozycję miasta do Polskiego Ładu w kolejnym rozdaniu. Przynajmniej tak mamy to gdzieś, takie mamy plany i liczymy na to, że ta inwestycja, a jej wartość będzie, myślę, oscylowała około 15–20 milionów złotych, uzyska wsparcie właśnie z tego programu. Dalej, adaptacja budynku jednorodzinnego na potrzeby funkcjonowania rodzinnego domu dziecka, 450 000 zł. Miasto pozyskało ten budynek w ramach odrzucenia spadku i uważamy, że to jest idealne miejsce, aby zafunkcjonował tam właśnie rodzinny dom dziecka. Dalej, wymiana pokrycia dachowego oraz termomodernizacja w WTZ-ach. Tego się nie udało zrealizować w tym roku. Wykonawca się wycofał, pomimo że wygrał przetarg, ale wzrosła cena wykonania tej usługi. Kolejna rzecz, wsparliśmy projekt, wykonanie projektu budowlanego nowej siedziby Komendy Miejskiej Straży Pożarnej kwotą 150 000 zł, tak aby tutaj wspomóc naszych strażaków, aby mogli skutecznie zabiegać o środki finansowe na budowę tej strażnicy. Dalej uczestniczymy w programie Infostrada Kujaw i Pomorza i tutaj zaplanowane jest 1 700 000. Budowa windy zewnętrznej przy budynku C, 300 000 zł. Będziemy tutaj też zabiegali o środki zewnętrzne na tą inwestycję. Chcielibyśmy, żeby ta część urzędu też była dostępna dla osób niepełnosprawnych. Dalej zakup sprzętu komputerowego, to jest 300 000, urządzeń peryferyjnych 100 000 zł. I to tyle, jeżeli chodzi o główne założenia budżetu. Myślę, że tych inwestycji, jak Państwo widzicie, jest bardzo, bardzo dużo. W tym jest bardzo dużo inwestycji oczekiwanych, wyczekiwanych od lat. Chociażby modernizacja ulicy, czy Kościuszki, czy Dywizjonu 303, czy ulic osiedlowych, tak jak chociażby ulica Ruchniewicza. Dziękuję bardzo. Jesteśmy do Państwa dyspozycji razem ze skarbnikiem. Panie Prezydencie, co z tymi inwestycjami, które nie chcieliśmy, ale nie weszły do Polskiego Ładu? Termomodernizacja budowy. Będziemy ponownie składać tutaj do Polskiego Ładu. Nie wiem, jakie w tej chwili będą, jakie będą zasady składania. Tak jak powiedziałem, na pewno jako inwestycję priorytetową, a więc jeżeli by były te same zasady, czyli tą taką największą, to chcielibyśmy halę targową na giełdzie. To była niewielka kwota, stosunkowo niewielka kwota do 5 milionów, obejmowała rzeczywiście 3 obiekty i mamy zaplanowane po prostu ubieganie się o środki zewnętrzne. Jeżeli to się nie uda, no to będziemy poszukiwali środków w budżecie. Mam nadzieję, że z informacji, jakie posiadamy, nabór do Polskiego Ładu będzie no już niebawem, tak? Więc myślę, że to się rozstrzygnie w kolejnych tutaj miesiącach, a nabór już będzie, nie wiem czy w tym miesiącu, ale myślę, że w tym roku. Przynajmniej takie mamy informacje. Jest droga też? A tam był też projekt dotyczący rozbudowy? Nie, tam był jeden projekt drogowy. To była dalsza kontynuacja drogi w kierunku szpitala. Tutaj zobaczymy, dlatego że, tak jak powiedziałem, mamy aktualizację dokumentacji
I czekamy też na aukcję mocy. 13 grudnia jest aukcja mocy, która rozstrzygnie o tym, czy w Grudziądzu będzie powstawała elektrownia gazowa. Liczę na to, że ta elektrownia powstanie, a cały czas łączy nas umowa z Energą, czy dzisiaj z Orlenem, który jest właścicielem energii. I zobaczymy, jeżeli ta inwestycja zacznie powstawać, to będziemy aktualizowali naszą umowę drogową, a więc jest szansa, że otrzymamy jakieś wsparcie z Orlenu na budowę tej drogi. Tak, jeżeli nie pozyskamy ze źródeł centralnych, no to może uda nam się, znaczy w tym momencie na pewno nam się uda, dlatego że jest porozumienie, które cały czas obowiązuje. No, myślę, że poczekajmy miesiąc i będziemy wiedzieli, czy ta inwestycja ruszy w Grudziądzu. Jaką kwotę zarezerwowano na ewentualną konieczność oddłużenia szpitala? Nie ma tutaj żadnej kwoty na oddłużenie szpitala, dlatego że tak jak powiedziałem, od wielu lat miasto spłaca pośrednio dług szpitala, dokapitalizowując GIM. Tutaj może powiedzieć o szczegółach skarbnik, ile w ostatnich latach wynosiło dokapitalizowanie GIM-u, ile łącznie miasto wytransferowało środków do szpitala z różnych tytułów. To nie jest tylko dokapitalizowanie GIM-u, to też jest pokrycie straty szpitala z lat poprzednich, ale to także jest dofinansowanie sprzętu na tak zwane pierwsze doposażenie. Myśmy to wszystko pod... Ale to nie, chyba 12 milionów złotych. Zawsze ten szpitala miał wpływ na kształt projektu albo na, po prostu na budżet przyszłoroczny. I tutaj właśnie o to chcieliśmy zapytać. Tak, jasne, ale to znaczy... Jaki właśnie wpływ ten dług szpitala ma na kształt tego projektu budżetu na 2022 rok? Czyli, szanowni państwo, tak jak powiedział pan prezydent, my w projekcie budżetu na 2022 rok mamy zapisane dokapitalizowanie GIM-u 12 milionów złotych i to jest kwota, która pomaga w działalności bieżącej szpitala, no bo budynek przede wszystkim O jest własnością GIM-u, a jest w użytkowaniu szpitala na podstawie umowy dzierżawy. Natomiast chciałem zaznaczyć tutaj, żebyśmy pamiętali, że w roku 2021 nastąpiły zmiany ustawy o działalności leczniczej. Tutaj muszę powiedzieć, że przede wszystkim bardzo duże zaangażowanie wojewody kujawsko-pomorskiego, pana Mikołaja Bogdanowicza, ministra zdrowia oraz pana marszałka województwa doprowadziła do tego, że ustawa o działalności leczniczej została zmieniona w takim kształcie, że podmioty tworzące, a konkretnie chodziło tutaj o jednostki samorządu terytorialnego, zostały zwolnione z obowiązku pokrywania strat pośrednio poprzez wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wprost określił, że niedoszacowanie procedur medycznych powinno być pokryte przez Skarb Państwa, więc projekt budżetu miasta oczywiście jest dociążony szpitalem poprzez dokapitalizowanie GIM-u, natomiast nie zakłada ani przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową, ani innych bezpośrednich dotacji do szpitala, ponieważ liczymy na to. Nie wynika z niedoszacowania procedur medycznych, tylko to jest. Przepraszam, jakby pani dała mi dokończyć. Ponieważ w roku 2021 spodziewamy się, że Ministerstwo Zdrowia opublikuje projekt ustawy, która będzie dotyczyć restrukturyzacji całego sektora szpitalnictwa w Polsce. Więc my jesteśmy przygotowani do tego, żeby uczestniczyć również w tych centralnych rozwiązaniach, które mają pomóc naszemu szpitalowi regionalnemu. Dziękuję. Czyli jest tak, z poprzednich lat miasto nie będzie przypomnijmy, że to nie wynika to strata, tylko z niedoszacowania usług medycznych, a wręcz przeciwnie, to jest dług inwestycyjny. Znaczy, ale to dwie rzeczy rozróżnijmy. To znaczy, na budżet miasta nigdy nie miał wpływ poziom długu, tylko strata. To są dwie różne zdecydowanie rzeczy. I rzeczywiście pani redaktor ma rację, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówi o niedoszacowaniu procedur medycznych, ale to jest bardzo, znaczy jakby jest to dokładnie określone, ile, jak to wynika, więc jakby dzisiaj tak się prawo zmieniło, że organ tworzący może, ale nie musi. W związku z tym my nie zakładamy pokrywania straty szpitala. To, co powiedziałem wcześniej, to, co powiedział pan skarbnik, czekamy na rozwiązania systemowe i one, myślę, się pojawią, ponieważ jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia.
zdrowia i wiemy, że tego typu przygotowania to są już prawie na ukończeniu, one się cały czas przedłużają, ale myślę, że będą to korzystne rozwiązania dla naszego szpitala. Panie prezydencie, szanowni państwo, chciałbym też podkreślić, że w roku 2021 Rada Miejska zaopiniowała pozytywnie swoją uchwałą restrukturyzację szpitala poprzez spłatę zobowiązań wymagalnych. Szpital pozyskał środki długoterminowe, które pozwoliły uwolnić się szpitalowi od komorników, więc w ten sposób miasto i Rada Miejska pomogła szpitalowi. Natomiast chciałbym również podkreślić, że wysiłkiem dyrekcji szpitala i wszystkich pracowników szpitala ta jednostka w roku 2020 wygenerowała pozytywny wynik finansowy i po półroczu również notuje zysk, więc z tego punktu widzenia my jako organ tworzący nie dość, że nie mamy obowiązku pokrywania straty, to tego ujemnego wyniku finansowego nie będzie. Także myślę, że rok 2021 był ogromnym wysiłkiem całego społeczeństwa Grudziądza, jak również przy współpracy wszystkich polityków, wszystkich partii. Ale też trzeba podkreślić rolę wojewody i tak. Też trzeba podkreślić jedno, to jest rok przełomowy, bo to co kolega mówi, prawdopodobnie szpital zakończy to z wynikiem dodatnim. Nie ma pokrywania straty z roku ubiegłego, bo raz, że nam prawo się zmieniło, ale tej straty nie było w roku poprzednim, to jest powtórne, ale spadł też poziom zadłużenia szpitala, tak? Więc po raz pierwszy w historii spadł poziom zadłużenia. On jest dalej gigantyczny, ale jest niższy niż w momencie, kiedy obejmowaliśmy na swoje stery. I myślę, panie prezydencie, szanowni państwo, że tutaj miło, że pan prezydent zaproponował i omówił projekt budżetu na 2020 rok, który ma charakter bardzo proinwestycyjny i założenia wskazują na to, że miasto może się rozwijać pomimo tak trudnej sytuacji, która miała miejsce w szpitalu, bowiem uważam, że mieszkańcy potrzebują również inwestycji, które dotyczą ich konkretnie. Takim codziennym funkcjonowaniu, niekoniecznie są związane bezpośrednio ze szpitalem. Warto dodać, powiedz jeszcze, jaka łącznie kwota przepłynęła, bo to też trzeba warto historycznie powiedzieć, łącznie jaka kwota przepłynęła, bo dzisiaj mówiliśmy o konkretnych kwotach, ile potrzeba na przykład na modernizację ulicy Rybackiej, ile na Ruchniewicza, że to jest 5 milionów. A proszę podać kwotę, jaką miasto dofinansowało z różnych tytułów szpitala. Szanowni państwo, panie prezydencie, na etapie budowy szpitala miasto zasiliło szpital dotacjami kwotę ponad 60 milionów złotych. Straty, które były w latach ubiegłych, były pokryte do poziomu ponad 40 milionów złotych, a dokapitalizowanie GIM-u od początku już przekroczyło kwotę 60 milionów złotych. A chciałbym podkreślić, że tylko 40% pacjentów szpitala to są mieszkańcy gminy miasto Grudziądz, więc nie ma chyba w Polsce drugiej jednostki samorządu terytorialnego takiej wielkości jak miasto Grudziądz, która wyłożyła ogromne kwoty na... 6 lat temu i o tym się mówiło. Łącznik ulicy Rapackiego z ulicą Warińskiego, to ja pamiętam, że w pierwszej kadencji, czyli to już mija prawie 10 lat, jeszcze z radnym Kapustą składałem taki wniosek, więc to jest prehistoria. Dzisiaj te inwestycje realizujemy. Ulica Kościuszki, no wyczekiwana, no tam się rzeczywiście nie da dzisiaj przejechać. No to też jest inwestycja, która była odkładana przez lata. My tę inwestycję dzisiaj realizujemy. Ulica Rybacka to też strategiczna i tutaj zarówno i Koalicja Obywatelska, ale też i inni radni przecież zgłaszali tą ulicę jako taką priorytetową, jeżeli chodzi o remont. Więc myśmy te duże inwestycje tutaj uwzględnili, ale są też i mniejsze, no chociażby wybieg dla psów, czy to o tym nie mówiłem, chociażby też wzmocnienie monitoringu na terenie starego miasta. Portowa. Portowa.
też, więc jakby jest tego naprawdę dużo. I naprawdę ta kwota prawie 180 milionów złotych. Oczywiście w tym jest bardzo dużo inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych, no ale my musimy się rozwijać, tak? I dlatego musimy tą szansę cywilizacyjną wykorzystać. Dlatego ten poziom jest rekordowo wysoki i to nas bardzo, bardzo cieszy, pomimo oczywiście trudności, jak każda jednostka samorządu terytorialnego, odbijają nam się sprawy związane z COVID-em, co widać na przykład w komunikacji miejskiej, odbijają nam się sprawy związane chociażby z spadkiem udziału w tytułu BIT, CIT, chociaż CIT akurat tutaj nam wzrasta, co się bardzo, bardzo cieszymy, ale staramy się, aby miasto się rozwijało. Nie jest tak, jeżeli chodzi o BIT i CIT, zatrzymałem się jeszcze na tym, bo właśnie cały czas się mówi o tych, że ten Polski Ład odbije się na mieście i na tych wpływach CIT-u i CIT-u. Czy tak źle wygląda, czy ten scenariusz nie jest aż tak czarny? Znaczy, szanowni Państwo, my pracujemy na szacunkach, które zostają nam przedstawione przez Ministerstwo Finansów. Pokazaliśmy tutaj na prezentacji Pana Prezydenta, że w przyszłym roku Ministerstwo Finansów szacuje spadek udziału miasta kwotowo w podatku od osób, podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten spadek nie jest duży, jednak jest zauważalny, bo my kwotowo będziemy poniżej roku 2019, więc przy inflacji, którą mamy dzisiaj na poziomie 6,8%, no na pewno nam to nie pomaga. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że nasz budżet raz, że jest proinwestycyjny, po drugie zakłada racjonalne gospodarowanie środkami pieniężnymi. Tak jak Pan Prezydent pokazał, olbrzymie pieniądze będą inwestowane w oświatę, w edukację, w pomoc społeczną. Mamy cały czas problem gospodarowania odpadami i tutaj chcemy, żeby Rada Miejska na wniosek Pana Prezydenta przychyliła się do wniosku o niepodnoszenie stawek dla mieszkańców i pokrycie deficytu na przyszły rok szacowanego 1 200 000 z środków z budżetu miasta. Przypomnę, że w tym roku również wystąpi deficyt na gospodarce odpadowej i też Pan Prezydent wystąpi do Rady Miejskiej, żeby nie podnosić stawek dla mieszkańców, więc problemy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego są bardzo złożone, natomiast my generalnie chcemy oglądać i oglądamy każdy grosz tutaj codziennie, aby przede wszystkim rozwijać te główne dywizje czy zadania własne, które realizuje samorząd, ale cały czas mając na uwadze inwestycje i tak jak szanowni Państwo tutaj padło dużo słów na temat szpitala i ja się bardzo cieszę, tylko jak jesteśmy poza Grudziądzem, to zaczynają nas dostrzegać przez pryzmat innych działalności niż tylko szpital. I z tego należy się cieszyć. Szpital jest dla nas najważniejszy, ale również najważniejsza jest oświata, edukacja, drogi, codzienne życie mieszkańców. Ja myślę, że to, co powiedział wskaźnik, jest bardzo ważne, bo wychodząco przyjeżdża wielu do nas tutaj, odwiedza nas wielu kontrahentów, gości, też przyjaciół samorządowców i kiedy przyjeżdżają do Grudziądza, no to są pod wrażeniem wielu inwestycji, które prowadzimy i myślę, że to bardzo cieszy, że Grudziądz nie jest tylko utożsamiany z problemami szpitala, tylko też właśnie z wieloma inwestycjami, które prowadzimy i skutecznie zabiegamy o środki na te inwestycje. Ja mam pytanie właśnie tutaj jeszcze w kontekście ewentualnej promocji miasta. Czy taka jest zaplanowana? Gospodarcza, turystyczna? W jaki sposób, jaka kwota? Jak to będzie wyglądało? Może ja Pan, jeśli chodzi o promocję miasta, to ona będzie realizowana za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, ale również naszej spółki, która ma takie zadania, czyli Grudziądzki Park Przemysłowy. To jest jednostka wsparcia biznesu, która myślę, że w bardzo szybkim tempie będzie zwiększać swoje kompetencje. Przypomnę, że doszło do unifikacji zarządów, czyli Pan Prezes Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego jest również prezesem Zarządu Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych. Poprzez tą unifikację będziemy rozwijać kompetencje w jednym podmiocie i szeroko wychodzić z merytorycznym wsparciem dla biznesu. Natomiast chciałbym może wrócić jeszcze do kwestii pozapromocyjnych. Kwestii, które w roku 2021 uważam były dla nas kluczowe, czyli
wsparcie wszystkich sił politycznych, koalicji, opozycji na szczeblu rządowym, które doprowadziło do zmian ustawy o działalności leczniczej. I to jest klucz, Szanowni Państwo, do wieloletniej prognozy finansowej na przyszłe lata. I uważam, że jeżeli będzie zgoda na poziomie rządowym przełożona na współpracę na poziomie samorządowym, to miasto Grudziądz ma bardzo dobre perspektywy na przyszłość. Ja mam pytanie jeszcze odnośnie, na slajdach zabrakło pozycji walka ze smogiem. Czy miasto przewiduje jakieś środki na ten temat? Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I tutaj bardzo mocne zaangażowanie będzie naszej spółki ciepłowniczej OPEC. To, co Państwo na przykład widzicie, wychodząc z urzędu, trochę rozkopaną stawówkę, to właśnie rozwój systemu przesyłu, gdzie OPEC doprowadza swój przesył do urzędu, ale to jest jakby taki pośrednio, ale dalej też w kierunku spichlerzy, między innymi do spichlerza numer 57. I w planach OPEC-u na przyszły rok jest dalsza rozbudowa sieci ciepłowniczej, chociażby na Starówce, co pozwoli na zasilenie z tej sieci kolejnych budynków. Jest jeszcze jeden budynek teraz przy okazji podłączany, prywatny, z czego się oczywiście bardzo, bardzo cieszymy, na rogu ulicy Starorynkowej i ulicy Drugiej. I myślę, że w przyszłości tych budynków będzie coraz więcej. A jeżeli chodzi o te tak zwane kopciuchy, no to zdecydowana ich liczba, największa liczba jest właśnie na Starówce.